Tegoroczny koncert świąteczny w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach odbył się w wyjątkowych okolicznościach. Za oknem pruszył śnieg, a na scenie można było wysłuchać koncertu w wykonaniu duetu Sokolnicy przy akompaniamencie profesora Andrzeja Tatarskiego. Natomiast na pierwszym piętrze pałacu w sali wystaw czasowych odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Wandy Małkowskiej pod tytułem Barwy światła, barwy ciszy, Katedry Notre Dame w Paryżu. Koncert świąteczny. Soko Sokolnicy, duet, małżeństwo, które będzie przepięknie śpiewać muzykę musicalową, ale i świąteczną, kolędową. Wernisaż to jest fotograficzny, pokazujący katedrę Notre Dame jeszcze przed jej spaleniem, więc przepiękne obrazy patrzone przez witraże można podziwiać w takim klimacie świątecznym w Pałacu Sannickim. Sokolnicy duet to młode małżeństwo obdarzone charyzmą i pasją śpiewu. To artyści nowej generacji. Agnieszka Sokolnicka i Wojtek Soko Sokolnicki to dwa różne głosy, ale mimo to zgrane. Kochają połączenie klasyki i współczesności. Wykonaliśmy bardzo szeroki repertuar. Muzyka klasyczna, czyli Giacomo Puccini, aria Lauretti, Wojtek Ariestowski. Wykonaliśmy również musicalowe dzieła, dwa duety, Upiór w operze, West Side Story, muzyka filmowa. Z filmu Misja Ennio Morricone. Tak. Co jeszcze tam było? Piosenki. Jeszcze była część świąteczna. A, zapomniałam już, bo to było chwilę temu, więc już wykonaliśmy dwa Ave Maria, Giulio Caccini'ego i Franciszka Schuberta, Panis Angelicus Cezara Franka, no i Cichą noc wykonaliśmy. Kolędowo już się zaczęło, tak przedsmak świąteczny. Cicha noc? Tak, Cicha noc. Kawałek Lejże Jezuniu? To z publicznością. Fajny pomysł, ponieważ profesor Andrzej Tatarski wykonał drugą część, fragment drugiej części Skerca Chopina, właśnie z której pochodzi inspiracja do kolędy Lula i Jezuniu. Publiczność się włączyła do śpiewania, więc było bardzo miło, współpraca udana. Wspaniale współgramy i dużo mamy wyjazdów wspólnych, osobnych, z zespołami, więc wiemy, na czym to polega. W każdej opcji odnajdujemy się bardzo dobrze i wiem, że mój mąż jest zawsze dla mnie wielkim wsparciem i to jest dla mnie bardzo przyjemne. I działa to w dwie strony, też Ci dziękuję. Tak. Podczas koncertu świątecznego artystą akompaniował wybitny profesor Andrzej Tatarski. Dzisiaj się ogromnie cieszę, że mogłem wystąpić z duetem Sokolnicki, Agnieszką i Wojtkiem. Muszę powiedzieć, że miałem dużo radości, dużo wzruszeń, bo no nie ma nic piękniejszego jak piękne głosy. Sopran i tenor, jak cudowni ludzie, bo obydwoje tacy są. Wspaniała publiczność, no i ten pałac, wiadomo, jak bardzo nam, muzykom, szczególnie bliski poprzez bytność Fryderyka Chopina, więc wszystkie te czynniki sprawiły, że mam po prostu wielką satysfakcję i wzruszenie po tym koncercie.
Nowy rok zbliża się wielkimi krokami. To dla wszystkich czas postanowień i realizacji nowych planów, także dla artystów. Planów mamy bardzo dużo. Bardzo dużo. Przede wszystkim chcielibyśmy nagrać płytę, duet z orkiestrą i mam nadzieję, że do tego dojdzie już w nowym roku, że ten krążek powstanie i będzie krążył wśród naszych fanów. To, pięknie to powiedziałaś. To prawda, to jest nasz priorytet jako duetu. Dlatego mamy bardzo dużo swoich koncertów solowych ze swoimi trio, sopranissimo, trevoci. Tak mamy więc też koncert wspólny trevoci, sopranissimo, czyli 6 osób na jednej scenie. Tak więc będzie się działo. Po koncercie tradycyjnie goście zostali zaproszeni na wernisaż wystawy Barwy Światła, Barwy Ciszy Katedry Notre Dame w Paryżu. Wanda Małkowska fotografuje i maluje z zamiłowania. Jest miłośniczką podróży i przyrody. Jest to wystawa fotografii o tytule Barwy Światła, Barwy Ciszy Katedry Notre Dame w Paryżu. Będzie można tu zobaczyć właściwie wiele elementów tej wewnętrznej przestrzeni świątyni i ołtarz główny, tam mam przy końcu, Matkę Boską Paryską i witraże i freski. Ale chciałabym powiedzieć, że moim zamysłem artystycznym było fotografowanie świateł. Świateł przedostających się przez witraże i te kolorowe plamy w różnych miejscach świątyń różnych religii w Europie. I mam takie zdjęcia od Madery do Lwowa. I taki był mój zamiar, że to miała powstać taka wystawa. Te światła poprzez witraże w różnych miejscach świątyni. Na posadzce, na freskach, na konfesjonale, na ławie. Wszędzie, na rzeźbach i się okazało, że jak się katedra Notre Dame spaliła, ponieważ wielokrotnie jeżdżę do Francji, do Paryża, dużo tych zdjęć miałam, pomyślałam, że może ja z tego zamysłu świątyń Europy wydzielę te zdjęcia, barwy światła, barwy ciszy właśnie katedry Notre Dame w Paryżu. Wystawę fotograficzną będzie można oglądać w Pałacu Sannickim do 31 stycznia 2022 roku. Koniec roku to czas podsumowań, zaś nowy rok to czas realizacji nowych planów, także dla Europejskiego Centrum Artystycznego imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. Jeśli chodzi o statystyki, czyli zwiedzających pałac, to było lepiej niż w zeszłym roku. Myślę, że na wszystko miała wpływ oczywiście pandemia. Lepiej dlatego, że więcej osób nas odwiedziło. Myślę, że na to wszystko wpływ miał czerwiec, sezony wakacyjne i wrzesień, kiedy grupy szkolne do nas przyjeżdżały, kiedy ta pandemia troszeczkę dała nam wytchnienia i trochę staliśmy się może odważniejsi i zaczęliśmy podróżować. To wiem, że w stosunku do ubiegłego roku około 10 tysięcy osób więcej przyjechało do naszego pałacu. Ale to nie jest jednak to, co było przed pandemią, więc liczymy, że w końcu kiedyś odetchniemy pełną piersią, powiemy, że już mamy to wszystko za sobą i liczymy na to, chcielibyśmy wierzyć i chciałabym tego wszystkim nam i widzom i słuchaczom życzyć, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, nie myśleć o chorobie, a myśleć o tym, że chcemy korzystać z ofert kulturalnych, takie jak nasze centrum prezentuje i przygotowuje dla Państwa. Dlatego w przyszłym roku planujemy koncerty chopinowskie, planujemy koncerty w muszli koncertowej. Mamy też festiwale, które chcemy jako nowe rozpocząć. Myślę tutaj o takiej uroczystości, festynie rodzinnym, który nazwiemy imieniny Fryderyka i on będzie się odbywał właśnie w czasie bliskim imienin Fryderyka Chopina. To, co planujemy, to na pewno to, co już robiliśmy, ale też dużo ofert dla dzieci, młodzieży, grup, które przyjeżdżają, które będą mogły zwiedzić pałac w nowej postaci, na przykład zwiedzanie chcemy zaoferować Państwu aktywnie, nie tak odtwórczo, że tylko z przewodnikiem, ale też w formie aktywnej grupy będą zwiedzały
w przyszłym roku nasz pałac. Podczas tego spotkania można było również skorzystać z kiermaszu świątecznego i zakupić jedyne w swoim rodzaju rękodzieło. Wszystkie informacje o organizowanych wydarzeniach w Pałacu Sannickim znajdziecie Państwo na stronie internetowej bądź Facebooku Centrum Artystycznego.